W tabeli 6.1 działu 2 należy podać informacje o odpadach opakowaniowych poddanych odzyskowi w kraju. Po wejściu w opcję dodaj pojawia się okno ze szczegółami tabeli, która zawiera następujące sekcje. Tworzywa sztuczne, metale ogółem, metale aluminium, metale stal w tym blacha stalowa oraz pozostałe metale, Papier i tektura, szkło, drewno, wielomateriałowe i pozostałe. Każda z sekcji po zaznaczeniu opcji tak wymaga uzupełnienia informacji o odpadach poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształceniu z odzyskiem energii w wyniku recyklingu materiału, innych metod recyklingu termicznego przekształcenia odpadów we współspalarniach termicznego przekształcenia odpadów w spalarniach innego procesu odzysku dane dotyczące łącznego recyklingu łącznego odzysku z wyłączeniem recyklingu i łącznej masy odpadów poddanych odzyskowi Zostają automatycznie uzupełnione przez system po wprowadzeniu pozostałych danych. Poniżej ostatniej sekcji tabela zawiera następujące dane sumaryczne uzupełniane automatycznie przez system. Łączna masa odpadów poddanych odzyskowi w wyniku recyklingu materiału. Łączna masa odpadów poddanych odzyskowi w wyniku innych metod recyklingu, łączna masa odpadów poddanych odzyskowi w wyniku łącznego recyklingu, łączna masa odpadów poddanych odzyskowi w wyniku termicznego przekształcenia odpadów we współspalarniach odpadów z odzyskiem energii. Łączna masa odpadów poddanych odzyskowi w wyniku termicznego przekształcenia odpadów w spalarniach odpadów z odzyskiem energii, łączna masa odpadów poddanych odzyskowi w wyniku innego procesu odzysku, łączna masa odpadów poddanych odzyskowi w wyniku łącznego odzysku z wyłączeniem recyklingu i suma łącznych mas odpadów poddanych odzyskowi. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie danych w tabeli oraz powrót do listy działów i tabel. Przycisk Cofnij pozwala powrócić do listy działów i tabel bez zapisania danych. W tabeli 6.2, działu 2, należy podać informacje o odpadach opakowaniowych poddanych odzyskowi poza terytorium kraju. Tabela 6.2 Zawiera takie same sekcje oraz dane do uzupełnienia, jak tabela 6.1. W tabeli 7 działu 2 należy podać informacje o wysokości należnej opłaty produktowej. Tabelę wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań albo, w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w artykule 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Organizacja Samorządu Gospodarczego. W przypadku organizacji odzysku opakowań sporządzana jest zbiorcza tabela obejmująca dane wszystkich podmiotów, które zleciły tej organizacji wykonanie obowiązku, o którym mowa w artykule 17 ustęp 1, Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Po wejściu w opcję Dodaj, pojawia się okno ze szczegółami tabeli, która została podzielona na sekcje. W sekcji A podmiot podaje informacje o wysokości należnej opłaty produktowej z podziałem na odzysk. I recykling ogółem. W sekcji A znajduje się podsekcja, w której należy wybrać rodzaj opakowania, z którego powstał odpad. W polach tej podsekcji, które dotyczą podmiotu, po zaznaczeniu opcji tak, należy podać wysokość należnej opłaty produktowej z podziałem na. Recykling i recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Jeśli podmiot złożył stosowne dokumenty i ubiega się o pomoc de minimis, zaznacza checkbox o treści: Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w artykule 6 ustęp 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zaznaczenie tej opcji powoduje zablokowanie do uzupełnienia przez system pola niewymaganego w przypadku wystąpienia wspomnianego zwolnienia. Tabela 7 posiada również sekcję B, w której podawana jest łączna opłata produktowa. Sumowana przez system z wartości wcześniej wprowadzonych przez użytkownika. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie danych w tabeli oraz powrót do listy działów i tabel. Przycisk Cofnij pozwala powrócić do listy działów i tabel bez zapisania danych. W tabeli 8.1 działu 2 należy podać informacje o publicznych kampaniach edukacyjnych wprowadzających produkty w opakowaniach. Po wejściu w opcję Dodaj, pojawia się okno ze szczegółami tabeli, do której należy wprowadzić minimalną wysokość środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne we własnym zakresie wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne przekazanych na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa. Sposób wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. Jeśli przedsiębiorca posiada zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, zaznacza właściwy checkbox, a następnie uzupełnia wyłącznie pierwsze pole: minimalna wysokość środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie danych w tabeli oraz powrót do listy działów i tabel. Przycisk Cofnij pozwala powrócić do listy działów i tabel bez zapisania danych. Tabelę 8.2. Działu 2 wypełnia Organizacja Odzysku Opakowań, która sporządza zbiorczą tabelę obejmującą dane wszystkich podmiotów. Które zleciły organizacji wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na podstawie artykułu 19 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Po wejściu w opcję Dodaj pojawia się okno ze szczegółami tabeli, która zawiera następujące dane do uzupełnienia. Minimalna wysokość środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne i sposób wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie danych w tabeli oraz powrót do listy działów i tabel. Przycisk Cofnij, Pozwala powrócić do listy działów i tabel bez zapisania danych.